Cześć, ja jestem Maciej Wiewiór i witam w naszej sali odsłuchowej. Dziś omówimy sobie streamer sieciowy Audiocast. Na wstępie, co to jest streamer sieciowy? Inaczej nazywany odtwarzaczem sieciowym, jest to po prostu źródło dźwięku, którym możemy doposażyć dowolny system audio. Na przykład mamy stary wzmacniacz stereofoniczny, brakuje w nim nam jakiejkolwiek funkcjonalności, bo zawsze źródło musi być zewnętrzne. Wtedy dopinamy sobie takie maleństwo i już możemy sobie streamować muzykę ze Spotify, Tidal czy wielu innych serwisów. W komplecie otrzymujemy przewód zasilający oraz przewód sygnałowy mini jack na mini jack. Ładowarkę sieciową natomiast musimy zorganizować sobie sami, tudzież podłączyć się pod dowolne gniazdo USB w jakimkolwiek urządzeniu. Do czego jeszcze możemy wykorzystać naszego audiocasta? Na przykład mamy restaurację, budujemy sobie jakieś nagłośnienie w tle i ponownie doposażamy sobie sprzęt w źródło multimedialne, gdzie za pomocą smartfona i bardzo wygodnej aplikacji możemy sterować sobie całą muzyką w sposób zdalny i bardzo intuicyjny. Bardzo często nasi klienci mają problem z podłączeniem tego urządzenia do swojej sieci, także dzisiaj krok po kroku pokażemy Wam wszystko co i jak. Przejdźmy teraz do konfiguracji samego urządzenia. Na wstępie warto sobie włączyć lokalizację oraz połączyć się z naszą docelową siecią Wi-Fi. Uruchamiamy aplikację. Na wstępie poprosi nas o pozwolenie na lokalizację. Oczywiście musimy się zgodzić. Zezwól. Fail to connect. Please cancel the setup in the app and try again. Add device. Settings. I w tym momencie na samych sieciach Wi-Fi powinniśmy znaleźć naszego audiocasta. You are now connected to your speaker. Follow the instructions in the app to finish the setup. Cofamy się do apki. W tym momencie wyszukuje nasze lokalne siecie Wi-Fi. Utrzymujemy połączenie Wi-Fi, bo teraz tak jakby jesteśmy połączeni bezpośrednio przez Wi-Fi do naszego audiocasta w celach właśnie konfiguracyjnych. Łączymy się z naszą siecią. Wpisujemy oczywiście hasło. Waiting for Wi-Fi connection. Connected to your Wi-Fi network. I tak naprawdę to jest wszystko. Tutaj możemy sobie wybrać jedną z fabrycznych nazw naszego urządzenia. No na przykład załóżmy, że jest to basen. Podziękowanie. To jest tak naprawdę wszystko. W tym momencie już możemy sobie streamować muzykę na nasze urządzenie, na przykład ze Spotify. Uruchamiamy jakąkolwiek muzykę. A tutaj już nasz basen będzie dostępny. Mam nadzieję, że pomogliśmy, że Wasz system ożyje, dostanie drugą młodość, a dzięki Audiocastowi będziecie mogli cieszyć się muzyką na nowo. Dziękujemy serdecznie za oglądanie, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiam, do zobaczenia.